Dzień dobry Państwu. Witam Państwa ponownie na spotkaniu dotyczącym czarownic i magii w dawnym Lublinie. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, porozmawiamy o szlaku dotyczącym czarownic. Na poprzednim spotkaniu z cyklu Krok za krokiem, wers za wersem, księgarnia stacjonarna jako aktywny ośrodek kultury, tutaj w księgarni Między Słowami opowiadałam o swojej książce Magia i procesy oczary w staropolskim Lublinie. Dzisiaj ten temat będziemy trochę kontynuować, ale pod innym kątem. Nadal będzie o czarownicach, ale tym razem będzie to szlak czarownic. Coś, co jest w tworzeniu, być może kiedyś będą Państwo mogli przejść taki szlak nie tylko w formie opowieści, ale także przy jakichś tablicach czy interaktywnym, w formie interaktywnego zwiedzania. Czas pokaże, jak ta idea się rozwinie. Na razie opowiem o przewodniku, który właśnie tworzę. Przewodniku szlakiem czarownic, czyli spacer śladem magii, przesądów i staropolskiej medycyny. Ten szlak zawiera 15 przystanków. Każdy z nich w inny sposób zahacza o tematy magii i procesów oczary. Opowiem dzisiaj o tym, którędy mniej więcej ten szlak przebiega. Przy kilku przystankach zatrzymamy się na dłużej. Nie będę opowiadać wszystkiego, bo po to jest szlak, po to jest przewodnik, po to są spacery, żeby Państwo mogli się na taki spacer wybrać. Od maja tego roku jestem przewodnikiem inspiracji. Moim szlakiem tutaj głównym jest trasa Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, która jest takim połączeniem właśnie tych dwóch szlaków, o których będziemy na kolejnych spotkaniach rozmawiać. Czyli właśnie szlak czarownic oraz czartów i duchów. Tutaj początek tego naszego spaceru jest na Placu Litewskim. Z kilku powodów. Nie tylko dlatego, że akurat pomnik Unii Lubelskiej jest takim charakterystycznym miejscem, przy którym warto się spotkać, łatwo się odnaleźć, ale także dlatego, że to miejsce wiąże się z Unią Lubelską. A Unia Lubelska na zasadzie skojarzeń z królem Zygmuntem Augustem. I tutaj pierwszy element, o którym na tym spacerze i w przewodniku będę opowiadać, jest właśnie wątek wywołania ducha Barbary Radziwiłłówny. To jest bardzo ciekawa historia, opowiedziana przez wielu różnych autorów. I właśnie ten duch Barbary ma się pojawiać w Warszawie, w Krakowie, w Nieświeżu. Jest na tyle uniwersalnym duchem, którego spotkać można wszędzie. Dlaczego nie w Lublinie? Otóż okazuje się, że właśnie Lublin może mieć prawa do takiego ducha Barbary Radziwiłłówny. A przynajmniej do samego seansu służącego wywołaniu tego ducha. Jak to było? Sprawa właściwie znana jest z książki o magu Twardowskim, którą w latach 70. opublikował profesor Roman Bugaj. On w swojej pracy próbował przeforsować taką tezę, że Twardowski jest magiem pochodzącym z Niemiec, który przybył do Polski, na dwór króla Zygmunta Augusta. Wcześniej jeszcze współpracował z rodziną Mniszków i z podkanclerzem koronnym, z tym, który redagował treść Unii Polsko-Litewskiej, z Krasińskim, biskupem. Twardowski, według innych, jest postacią legendarną. Bugaj starał się udowodnić, że był postacią autentyczną. I co mu się udało w tej swojej pracy udowodnić, a przynajmniej próbował, to, że do wywołania ducha Barbary doszło
w nocy między 7 na 8 stycznia roku 1569. Bugaj akurat nie przywiązywał uwagi do tego, gdzie dokładnie to miało mieć miejsce, a my dzisiaj akurat wiemy, że w tym okresie król był w Lublinie, nie w Warszawie, nie w Krakowie, właśnie w Lublinie. Więc jeżeli chcemy się trzymać tej daty podanej przez Bugaja, to musimy przyjąć, że do tego wywołania ducha doszło właśnie u nas. A gdzie dokładnie? To akurat profesor Włodzimierz Chubicki, związany z naszym UMCS-em, profesor chemii i alchemii, on akurat stwierdził, że do wywołania ducha Barbary doszło w pałacu, tak zwanym pałacu Radziwiłłów, Radziwiłłowskim, czyli pałacu tym, który my nazywamy pałacem Lubomirskim, gdzie ma powstać teraz muzeum, gdzie powstało Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Jak miało to wywołanie ducha wyglądać? Według Chubickiego do całej inscenizacji posłużyła taka latarnia magiczna, czyli prototyp projektora filmowego, a osobą, która obsługiwała ten prototyp, był jakiś nieznany bliżej obieży świat. Chubicki akurat w Twardowskiego w ogóle nie wierzy. Co innego wersja Romana Bugaja. Według niego do wywołania ducha Barbary posłużyła podstawiona kobieta, też Barbara Giżanka, która przez mniszków została z klasztoru specjalnie sprowadzona, ponieważ była bardzo podobna do zmarłej małżonki króla. Jak było naprawdę, dzisiaj ciężko ustalić, ale sam fakt, że takie informacje o tym zdarzeniu i tym zdarzeniu w Lublinie się pojawiały, wart jest odnotowania. Ten szlak czarownic dotyczy także procesów o czar. Tu mieliśmy historię taką bardziej legendarną, a pozostałe często dotyczyć będą tego, co rzeczywiście się zdarzyło i na co mamy dokumenty sądowe. Na poprzednim spotkaniu mówiłam o książce Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie, w której właśnie te procesy o czary z Lublina opisałam. Akta procesów znajdują się w Lublinie, w Archiwum Państwowym i Archiwum Archidiecezjalnym. To są autentyczne historie. I to akurat chciałam tutaj podkreślić, że ten spacer, mimo że może się wydawać taki lekki, przyjemny, dotyczy jednak po części osób, które przechodziły przez tortury, przez przesłuchania, procesy i często były ofiarami takich donosów czy oskarżeń, które właściwie dzisiaj w nie nawet nie wierzymy. Czym są czary? Czy magia istnieje? To są kwestie, które właściwie nie spędzają nam snu z powiek, bo wszyscy uznają, że czegoś takiego nie ma. No może nie wszyscy. Według najnowszych badań sprzed 4 lat, badań opinii publicznej, podobno 50% Polaków wierzy, właściwie czyta horoskopy, nie znaczy, że w nie wierzy, ale czyta, a mniej więcej co 6-7 Polak był u wróżki albo korzystał z jakiegoś talizmanu. To są badania sprzed 4 lat. Więc ta magia obecna jest też w naszych czasach, chociaż już pod innym względem i trochę inaczej na to patrzymy. Z naukowego punktu widzenia właściwie możemy dojść do wniosku, że wszystko da się wytłumaczyć. Może jeszcze nie teraz, może jeszcze nie potrafimy, ale na pewno te zjawiska potrafimy wyjaśnić. I jeden z punktów spaceru dotyczy właśnie tych prób wyjaśnienia, ale na początkach XX wieku. Właściwie pod koniec XIX, początki XX wieku. Wspominam m.in. o Czechowiczu, Józefie Czechowiczu, który może nie tyle próbował wyjaśnić te zjawiska, ale był na nie bardzo podatny. To znaczy, bał się na przykład, że jakieś zło go prześladuje i w związku z tym przybrał w którymś momencie inne imię. Zamiast Józef kazał nazywać się Henryk. Taka magia imienia jest dość znana. To chociażby z Harry'ego Pottera na pewno Państwo kojarzą. Żeby nie wywołać tego złego, należało pewnego imienia tam nie wymawiać. Tutaj jest podobnie. Żeby zło nie przyszło, należało inaczej się nazywać. Czechowicz zresztą przyjaźnił się z Wacławem Gralewskim. To jest też bardzo ciekawa postać. Dziennikarz, redaktor tutaj lubelski, przez lata mieszkał przy ulicy Kościuszki. I on akurat organizował
podobno u siebie seanse spirytystyczne z wirującymi talerzykami. Na tych seansach też Czechowicz bywał. A sam Gralewski, ponieważ był znany z tego, że potrafił właśnie badać te zjawiska i zna się na temacie, opublikował książeczkę Jak zostać hipnotyzerem. Praca ukazała się w 1925 roku nakładem Antoniego Żbikowskiego, który zresztą też się procesami o czary w pewien sposób interesował. Gralewski w swojej pracy, którą pisał przez całe 10 dni, podał sposób na to, jak owym hipnotyzerem zostać. Tutaj akurat zachęcam do zajrzenia później do przewodnika albo zapraszam na mój spacer. Wtedy Państwo dowiedzą się, jak należało to przeprowadzić. Skoro jesteśmy przy badaniu fenomenów takich jak chociażby wywoływanie duchów, tutaj także wspominam o związanym z Lublinem Julianie Ochorowiczu. To był pierwowzór postaci Ochockiego z Lalki, zresztą szkolny przyjaciel, szkolny kolega Bolesława Prusa. Ochorowicz zajmował się właśnie badaniem tego, jak można wywołać duchy i czy to w ogóle jest możliwe. Badał słynne ówczesne media, Eusapię Paladino i Stanisławę Tomczyk chociażby. Seansy z tą pierwszą kobietą przeprowadzono w Paryżu. Uczestniczyła w nich Maria Skłodowska-Curie. Więc to są w ogóle bardzo ciekawe tematy. Sam Ochorowicz zresztą podobno już w szkole jakieś eksperymenty z kolegami przeprowadzał. Jakie dokładnie, tego nie wiemy. Ale jest tym, który właśnie w Polsce najlepiej tym tematem się pod względem naukowym zajmował, przynajmniej w tamtej epoce. Z innych kwestii, które tutaj warto poruszyć, są te procesy oczary, o których mówiłam na poprzednim spotkaniu. Dzisiaj może wspomnę o kilku z nich, innych niż poprzednie. Na pewno na trasie pojawia nam się pomnik Jana Kochanowskiego. Przy tym pomniku opowiadam o rodzinie żony poety. Dorota Podlądowska pochodziła z rodów, z którego pochodził także Jan, który prawdopodobnie został w 1639 roku zabity przez czary. Tak przynajmniej twierdził jego syn, Paweł Podlądowski, który oskarżył o właśnie czary szkodliwe Zofię Filipowiczową. Historia w Lublinie jest dość znana, ponieważ już od 1978 roku jest opublikowana jako jedno z opowiadań stworzonych przez Józefa Ziembę. Właśnie historia Zofii Filipowiczowej, czary czyniącej i za czary skazanej. To też jest historia według autora bardziej legendarna, ale oparta na faktach. Chociaż jego wersja jest taka bardziej romantyczna niż te akta sądowe przedstawiają, ale nie do końca. Bo rzeczywiście Zofia Filipowiczowa używała różnych czarów mających na celu skłonienie jej wybranka do odwzajemnienia uczuć. Czego używała? Chociażby krwi z palca serdecznego, którą musiała upuścić do kufla z piwem, który podawała właśnie ukochanemu. Używała też serca gołębia, startego na proszek i ususzonego, startego na proszek i dosypanego do wspólnego posiłku. Przy tym wszystkim należało wypowiedzieć mniej więcej takie słowa. W przypadku krwi, jak nie mogę żyć bez swojej krwi, tak ty, tutaj należało stawić właśnie imię wybranka, żebyś nie mógł żyć beze mnie. Albo z tym sercem gołębia, jak nie może gołąb bez gołębicy, tak ty, wstaw imię, żebyś nie mógł żyć beze mnie. Zofia używała czarów miłosnych. Z jednej strony uważane są one za nieszkodliwe, chociaż zależy właśnie czego do tych czarów dokładnie używała. Z drugiej strony jednak nie wiemy, czy tylko na tych czarach miłosnych się skończyło, bo jej wybranek Jan Podlądowski niestety zmarł. Być może ze starości, prawdopodobnie był już starszym mężczyzną,
może zaszkodziło mu coś zupełnie innego, ale jego syn właśnie Zofię i parę innych kobiet oskarżył o czar. Ten proces, co warto wspomnieć, nie toczył się w Lublinie. Właśnie wbrew temu, co w opowiadaniu jest podane, Zofia nie miała nic wspólnego z Lublinem ani jego okolicą. Ona mieszkała w majątku Podlodowskich, niedaleko Radomia. To właściwie 30 km za Radomiem w kierunku Skrzymna, bo sąd właśnie z Skrzymna sprawę badał. Przyjechał specjalnie do Rykowa, do majątku Podlodowskiego i tam sprawę przeprowadził. Kobietę skazano na wygnanie z majątności Podlodowskich i także na chłostę. Przedtem musiała jeszcze przysiąc, że nie będzie czarami nikomu szkodziła. Kolejna sprawa autentyczna, pochodząca z lubelskich akt, to sprawa Anny Szwedyczki. Tu akurat dobrze opowiedzieć o tym przy teatrze, ponieważ właśnie w teatrze parę lat temu wystawiano przedstawienie pod tytułem Klątwy. Było to przedstawienie, w którym Szwedyczka także się pojawiała. Jej proces toczył się w roku 1678 właśnie w Lublinie. Czego dotyczyła sprawa? Tego, że Szwedyczkę oskarżono o nasłanie diabła na żonę podczaszego dobrzyńskiego Karola Gołuchowskiego. Czy zaszkodziła jej na tyle poważnie, że kobieta zmarła, tego nie wiemy. Na pewno została oskarżona o nasłanie diabła. Na pewno przyznała się podczas tortur do tego, że faktycznie to robiła. Podobno na polecenie innego szlachcica, czyli tutaj mamy przykład tego sporu między szlachtą, która swoje własne porachunki załatwiała za pomocą osób znających się na czarach, a przynajmniej znających się na czarach, bo nadal wracamy do tego, że magii prawdopodobnie w ogóle nie ma. No chyba, że jest, ale tego nie potrafimy udowodnić. W każdym razie w tym okresie wszyscy w magię wierzyli. I to też musimy od razu tutaj zaznaczyć, że dla osób z epoki wczesnonowożytnej magia była czymś oczywistym. Związki między diabłem, czarownicami to było coś, co według nich naprawdę istniało. Diabeł był, diabeł miał moc szkodzenia i za pomocą swoich wspólniczek właśnie przeszkadzał ludziom, nasyłał choroby czy klęski. To, że my dzisiaj podchodzimy do tego tematu trochę inaczej, nie znaczy, że oni także by mogli w tamtej epoce. Od tego nie, właśnie ciężko się było uwolnić i nawet jak po jakimś czasie już procesy zaczęły ustawać, to właściwie okazało się, że nie jest kwestionowane to, że czarownice istnieją, tylko bardziej to, jaką mogą mieć moc. Bo tutaj już przechodzimy właśnie do tego wyobrażenia stereotypowego o czarownicach. Czyli kwestionowano to, że może latać na miotle chociażby, bo udowadniano, że coś takiego nie jest możliwe, że jest to na przykład tylko złudzenie wywołane przez diabła. Czyli nadal coś, w co dzisiaj też nie wierzymy, ale już pod innym kątem na to wszystko patrzono. Nie kwestionowano mocy sił piekielnych, ale kwestionowano to, jak ona się może objawiać, czy właśnie jak te kobiety z niej korzystają, jeżeli w ogóle korzystają. Bo cały czas pamiętajmy też o torturach, które osoby podejrzewane o czary przechodziły. I tutaj także na trasie nam się pojawia chociażby to, co da się zobaczyć w przestrzeni. Bo akurat w przypadku szlaku o czarownicach jest ten problem jeden, że nie mamy właściwie tych miejsc, w których możemy powiedzieć, to było tutaj. Znaczy, mamy takie, w których możemy przypuszczać, że to było tutaj, ale w Lublinie właściwie jest tylko jedno takie miejsce, które możemy typowo do czarownic przypisać, czyli budynek Trybunału Koronnego. W budynku Trybunału Koronnego te kobiety na pewno były, nie wszystkie, bo tak jak mówiłam, Zofia Filipowiczowa w Lublinie nigdy nie była, ale chociażby Anna Szwedyczka na pewno tam przebywała. Jeżeli nie w sali na piętrze, w sali, w której odbywały się rozprawy, to chociażby w lochach, podziemiach, w których przeprowadzono tortury.
też warto pamiętać, gdy się będzie przechodziło przez rynek Starego Miasta i gdy spojrzymy na budynek współczesny Trybunału. To jest właściwie szatek tego budynku, to jest XVIII wiek, to już przebudowa Merginiego. Budynek inaczej wyglądał w XVII czy w XVI wieku. O czym warto powiedzieć przy torturach? Tutaj też zeznania, które osoby podejrzewane o czary składały, czasami musiały brzmieć tak, jak chcieli tego sędziowie. Do końca tego mechanizmu tutaj też nie jesteśmy w stanie prześledzić, czy na przykład któryś sędzia podpowiadał, jak ma brzmieć odpowiedź, czy wystarczyło, że kobieta wysilała swoją wyobraźnię, żeby powiedzieć to, co wreszcie sędziów tutaj w jakiś sposób zaspokoi, ich ciekawość. Prawdopodobnie wszystkie czynniki tutaj grały swoją rolę, bo w dawnym procesie sądowym akurat przyznanie się do winy było tym, co kończyło postępowanie. Czyli bez przyznania się do winy nie było wyroku, często, nie zawsze, ale często, a dopiero przyznanie się do winy powodowało, że sprawa była zakończona. Więc po torturach należało powtórzyć zeznania, stwierdzić, że mówiło się prawdę. Często ze strachu przed kolejnym bólem, przed kolejnymi mękami, po prostu przyznawano się do wszystkiego. I o tym musimy pamiętać, gdy mówimy o kontaktach z diabłem, gdy mówimy właśnie o różnych historiach, które raczej nie miały prawa się zdarzyć. Bo też ciekawa rzecz, akurat już spoza przewodnika, nie zawsze jesteśmy w stanie wyjaśnić to, co nam się w aktach pojawia. To akurat przypadek z Przemyśla. Tam był taki proces, w którym podobno czarownica podała osoby, które dokonały jakiejś kradzieży, podała nazwiska, powiedziała, gdzie skradzione rzeczy są. I teraz pytanie, skąd ona o tym wiedziała? Czy my czegoś nie wiemy w tym procesie? To znaczy, nie wiem, może jej przedstawiono podejrzanych i miała wskazać konkretne osoby, to wtedy może jakoś faktycznie z punktu widzenia psychologa udało jej się rozpoznać, kto jest winny, kto nie. Może sama współdziałała w tych kradzieżach, a może jakaś magia tutaj zadziałała. Więc dokładnie jak to przebiegało, nie wiemy. Ale ogólnie same te kwestie są bardzo zajmujące. Wracamy do Lublina. Oprócz Szwedyczki, takim kolejnym procesem, który można tutaj spróbować umiejscowić w konkretnym miejscu, jest sprawa dotycząca Zofii Baranowej. Ją sądzono w roku 1643, też w Lublinie, i wiemy o niej, że na pewno w Lublinie mieszkała. Bo Szwedyczka akurat do Lublina trafiła z okolic Starej Soli, obecnie na Ukrainie. Ale Zofia Baranowa w Lublinie mieszkała, mieszkała przy ulicy Szpitalnej, tak to się w aktach określa, w chałupie niejakiej Zabłockiej. I teraz pytanie, ulica Szpitalna w Lublinie. Najprawdopodobniej mowa jest tutaj o dzisiejszej ulicy Świętoduskiej albo o ulicy Zielonej, która z nią sąsiadowała, bo obie te ulice przez jakiś czas nazywano ulicą Szpitalną od szpitala przy kościele Świętego Ducha. Kościół Świętego Ducha znajdował się właśnie u zbiegu Świętoduskiej i krakowskiego przedmieścia obecnych ulic. W tej chwili został tylko kościół, budynku szpitalnego już właściwie nie ma. Został w połowie XIX wieku rozebrany, łącznie z bramą właśnie świętoduską. Tam mieszkała Zofia Baranowa, o której wiemy bardzo dużo, właśnie na podstawie zeznań, które złożyła przed sądem. I tutaj właśnie te zeznania są tak fantastyczne, że aż dziwne, dlaczego nie została skazana na stos. Skazano ją tylko na chłostę. Nawet nie wygnano jej z miasta. Naprawdę fascynujący proces. Zachęcam do zapoznania się z aktami. Zofia Baranowa zajmowała się m.in. leczeniem. Zajmowała się też łapaniem węży. Sprzedawała ich zęby jadowe katu chociażby. Poza tym widywała się z diabłem przynajmniej kilka razy w miesiącu, po nowy księżyca, w czwartki lub wtorki, gdzieś pod lasem albo w lesie. Bywała też na sabatach czarownic. Jako jedyna tutaj z sądzonych w Lublinie zeznała, że właśnie na takim sabacie była, ale widziała wszystko przez sen.
czyli nic nie ma o motywie latania na miotle. Jest za to informacja, że wszyscy na tym sabacie tańczyli, nic nie jedli, muzyka była grana na dudach i surmach. Wszyscy byli wystrojeni, były i kobiety, i mężczyźni na takim sabacie. Sprawa sabatu jako takiego też jest dość kontrowersyjna, bo właściwie nie mamy świadków nigdy takich wydarzeń. Zwykle pojawia się informacja o sabatach tylko w zeznaniach oskarżonych. Baranowa spotykała się z diabłem, który był naprawdę bardzo szpetny, ale przypominał jej pierwszego męża, którego kochała. Iwie przybrał jej brata z kolei, więc tutaj takich wątków dotyczących właśnie tych postaci diabelskich jest dość dużo w tym procesie. Zresztą Szwedyczka, o której wspominałam, także swojego diabła miała i właśnie nasyłała go, przynajmniej miała go nasyłać na różne osoby. W tym na chociażby na adwokatów drugiej strony. Zresztą taki wątek też nam się w innym procesie pojawia. Z naszej trasy, która wiedzie od Placu Litewskiego przez ulicę Kościuszki, w stronę Narutowicza, mijamy też bibliotekę. Stamtąd udajemy się właśnie na ulicę Przechodnią, która prowadzi od kościoła, właściwie od Placu Wolności, od kościoła Bernardynów do ulicy, do Krakowskiego Przedmieścia. Ulica Przechodnia łączy tak jakby dawny szpital z kościołem Bernardynów, czyli być może właśnie tutaj mieszkała inna z kobiet, o których wspominałam na poprzednim spotkaniu, Anna Helena, bo ona mieszkała ku Bernardynom. Ku Bernardynom, czyli prawdopodobnie właśnie za szpitalem ku Bernardynom. Czyli właśnie prawdopodobnie w tym miejscu. Ona z kolei była sądzona w 1711 roku w związku z epidemią dżumy, która wtedy panowała w Lublinie. Z innych miejsc, które nam się tutaj na trasie mogą z osobami oskarżonymi o czary kojarzyć, była wspomniana ulica Narutowicza. Narutowicza dawniej nazywana była ulicą Marii Panny i tutaj prawdopodobnie w okolicy mieszkał ksiądz, do którego w swaty, prawdopodobnie z prośbą o rękę, chodził późniejszy mąż Reginy Sokołkowej. To też jest bardzo ciekawa sprawa, akurat ta ciągnęła się najdłużej ze wszystkich procesów, które tutaj w Lublinie się odbywały. Nawet oparła się o sąd asesorski, sąd już podlegający naprawdę wyższej instancji. Sokołkowa została oskarżona o to, że spowodowała chorobę dzieci, właściwie całej rodziny, swojej siostry. Też bardzo ciekawy przypadek, ponieważ tutaj zaważyły na oskarżeniu, tak przynajmniej wychodzi z akt, żaby. Żaby, które miały skakać najpierw do okien właśnie tego mieszkania, gdzie chorowała cała rodzina, a potem odskakiwać do mieszkania Reginy. Dowód? Ona musiała te żaby nasłać. Dawniej rozumiano, że albo żaby przynoszą choroby, albo sama czarownica zmienia się w żabę i w ten sposób szkodzi innym. To był argument, który tutaj przekonał prawdopodobnie sędziów do tego, żeby ten proces ciągnąć dalej. Mimo że w samych aktach pojawiają się informacje, że choroba mogła być spowodowana po prostu panującą epidemią. No niestety, sama Sokołkowa spędziła w więzieniu kilkanaście tygodni. Była przesłuchiwana, prawdopodobnie nie użyto wobec niej tortur, bo od tego akurat próbowała się odwołać, a na koniec najprawdopodobniej uciekła z miasta przed wydaniem ostatecznym wyroku. Skazano ją na śmierć, więc w razie złapania zostałaby osądzona. Ona jest jedną z pięciu kobiet, które w Lublinie skazano na śmierć. Mieliśmy tych procesów kilkanaście tak naprawdę przez cały okres od XV do XVIII wieku, przynajmniej kilkanaście odnalezionych, bo nie wiadomo ile akt, ile dokumentów
procesów jeszcze w aktach można znaleźć, a ile byśmy znaleźli, gdyby te akta w ogóle przetrwały do naszych czasów. Niestety większość akt Trybunału Koronnego w czasie II wojny światowej spłonęła w Warszawie, w archiwum głównym akt dawnych. Podobnie akta małych miasteczek, więc tutaj na przykład akta Lublina, przepraszam, akta Radomia czy Kozienic, niestety takich dokumentów nie znajdziemy z tej epoki, bo niestety wszystkie były przechowywane w Warszawie i w czasie 1944 roku poszły z dymem. W Lublinie wiemy o 5 wyrokach śmierci. Jeden z nich dotyczył kobiety, która za pomocą chustki z komunikantem, czyli z hostem, próbowała cedzić mleko. To był wyrok skazujący na ścięcie i spalenie zwłok. Następnie mieliśmy właśnie Reginę Sokołkową, którą skazano na śmierć na stosie. Mieliśmy też dwie kobiety, które skazano na śmierć, na ścięcie i spalenie zwłok. Ścięcie było uznawane za karę łagodniejszą niż spalenie na stosie. Tamten proces akurat to jest rok 1732 i tutaj taka też ciekawostka, wyrok zachował się nie w aktach sądowych, ale w gazecie. W Kurierze Polskim właśnie z tamtego roku jest informacja, że we wrześniu w Lublinie dwie kobiety spalono za czar. No i piątą osobą skazaną na śmierć była właśnie wspomniana wcześniej Anna Szwedyczka. Ona jako jedyna rzeczywiście spłonęła na stosie, prawdopodobnie żywcem. Więc to jest naprawdę okrutny wyrok i gdy pomyślimy o tym, chodząc po mieście, no taka chwila zadumy by się przydała. Bo tutaj też sporo zastanawiałam się nad tym, czy o czarownicach, o procesach, o czary można powiedzieć w czasie spaceru. Ja uważam, że tak. Jeżeli to robi historyk, jeżeli to jest zrobione właśnie z tym podkładem historycznym, można o tym opowiadać. Nie jest forma rozrywki wtedy, ale jest to forma nauki. Tylko też nie popadajmy w przesadę, nie możemy też cały czas takiego smutnego klimatu utrzymywać, bo na taki spacer nikt by nie poszedł. Więc tutaj mamy sprawy nie tylko te naprawdę poważne, ale też takie lżejsze, troszkę śmieszniejsze, chociażby o tym, że na dachu domu przy ulicy Grodzkiej, między Grodzką a Rybną, kiedyś umieszczona była kijanka. Kijanka, czyli taka deseczka służąca do prania, którą pewna służąca przybrała w chustki i w wstążeczki, w sukienkę należącą do dziewczynki, która chorowała na lunatyzm. Chciała w ten sposób właśnie owa służąca pomóc córce swoich chlebodawców. Takich luźnych spraw też tutaj podczas spaceru troszkę będzie. Będzie też o dawnej medycynie, czyli o tym, że właściwie te magiczne działania, które podejmowały różne znachorki i źlarki, niewiele się różniło od tego, czego uczyli medycy. Tu bardzo ciekawy przykład z dawnego poradnika medycznego. Mamy właśnie w Lublinie dwa takie ciekawe, do których dotarłam. Jeden w bibliotece imienia Łopacińskiego, a drugi w Muzeum Aptece przy ulicy Bramowej. Bardzo ciekawe porady medyczne. Jeżeli mi się uda tutaj znaleźć, to przeczytam kilka z nich. Chociażby taką. Na odmrożenie. Posyp odmrożone miejsce spalonymi i startymi na proszek owczymi bobkami. Na parchy na głowie. Bociana młodego z pieprzem uważ i tą polewką głowę myj. Na łysinę. Nasmaruj głowę krwią kreta, piękne włosy urosną. Na gorzałki obrzydzenie. Wypij moczone w gorzałce przez 24 godziny sobie jajo. Na dziecięce lękania albo strachy. Pomaga oko prawe, wyłupione i na szyi dziecka powieszone. Przepis nie precyzuje, czyje oko. Prawdopodobnie jakiegoś zwierzęcia. Więc takich różnych ciekawostek udało mi się tutaj znaleźć naprawdę dużo. Przeglądałam do tego akta i sądowe, i literaturę. Na pewno podczas spacerów i szlakiem czarownic, i szlakiem czartów i duchów pojawia nam się
kilka utworów Kraszewskiego, chociażby właśnie historię o Twardowskim. Mamy też tutaj właśnie tą dawną medycynę. I z takich różnych ciekawostek, o których tu jeszcze warto wspomnieć, są chociażby te rzeczy związane z władcami. To akurat w obu spacerach się pojawia, więc tutaj odsyłam i do przewodnika właśnie o czarownicach i o czartach i duchach, bo mamy do czynienia z chociażby właśnie z Zygmuntem Augustem, o którym wspominałam na początku, bo u niego oprócz tego Twardowskiego wątek magii pojawia się jeszcze przynajmniej dwa razy. Jego matka, królowa Bona, miała zajmować się trucicielstwem, ale jak twierdził Kubicki, profesor Kubicki, właściwie bardziej zajmowała się alchemią po prostu, co nie przeszkadza temu, że nawet jej syn bał się jej podać rękę właśnie w obawie przed ewentualnym otruciem. Mamy z nim związane także czarownice, które prawdopodobnie tutaj w Lublinie działały. Chodzi między innymi o Korycką, która podobno dorobiła sobie klucze za pomocą woskowego odcisku właśnie do lubelskiego zamku. A działo się to mniej więcej w roku 1569. Mniej więcej, bo akurat Korycka była związana z dworem królewskim przez kilka co najmniej lat, bo za jej sprawą na dworze królewskim zagościła Zuzanna Orłowska, jej siostrzenica, także tutaj podejrzewana o czary, która była kochanką króla przynajmniej przez 7 lat, tak przynajmniej historycy wyliczyli. Więc ten związek z magią na dworze królewskim jest bardzo dobrze widoczny. Poza tym mamy też informację o Stefanie Batorym, do którego przybyli dwaj alchemicy brytyjscy, John Dee i Edward Kelley. Oni akurat w Lublinie nie gościli, zresztą król też z tym miastem miał niewiele wspólnego, ale to właśnie za jego sprawą powstał Trybunał Koronny w Lublinie, więc o nim warto też tutaj wspomnieć. Poza tym u Stefana Batorego jednym z lekarzy był związany z Lublinem Wojciech Oczko, który ma tablicę nagrobną właśnie w kościele Bernardynów. I on akurat zajmował się medycyną. Między innymi badał sposoby leczenia kiły, a także wody lecznicze, wody cieplice. I Wojciech Oczko tutaj według niektórych na pewno znał pracę Paracelsusa, czyli takiego lekarza, alchemika, właściwie bardziej awanturnika, który stwierdził w pewnym momencie, że więcej mu dała nauka od znachorek, od jakichś bab, niż wiedza z podręczników, Awiceny czy Galena. Zresztą w którymś momencie publicznie nawet spalił te dzieła wielkich uczonych, co wywołało w ogóle wielki skandal w mieście, w którym akurat wykładał. Paracelsusa na pewno właśnie Wojciech Oczko znał, według niektórych był zwolennikiem jego teorii, według innych jednak krytykiem, ale o Paracelsusie warto też wspomnieć w związku z innymi osobami zajmującymi się w pewien sposób magią, chociażby alchemikami. Tutaj mamy wątek też znowu lubelski, bo w Lublinie przy ulicy Bernardyńskiej mamy dworek, właściwie z tego dworku to niewiele zostało, to budynek jest zupełnie późniejszy, ale na początku XVII wieku należał ten dworek do rodziny Gorajskich. I przedstawiciele tej rodziny, przynajmniej dwóch, zajmowali się alchemią, co też zostało w różnych dokumentach odnotowane. Między innymi Piotr Gorajski jeździł nawet do Pragi i tam na dworze władcy przedstawiał swoje różne dokonania związane z wytopem, bo alchemia zajmowała się między innymi tym, żeby z metali nieszlachetnych uzyskać złoto, więc tutaj podobno Gorajski też miał jakieś osiągnięcia w tej dziedzinie. A jego bratanek uczył się znowu w słynnej akademii właśnie pod okiem znanego alchemika Trogniego. Takich różnych wątków naprawdę udało się znaleźć bardzo dużo, więc sam spacer jest, mam nadzieję, ciekawy. Prowadzi on dalej od tego szpitala przy krakowskim Przedmieściu
w stronę Bramy Krakowskiej. Brama Krakowska też nam się tutaj z procesami o czary wiąże, bo tam przez bramę przechodził cały pochód osób, które były wypędzane z miasta, a także osób, które zmierzały w stronę miejsca straceń, w stronę ulicy obecnej Długosza, gdzie znajduje się dawna szubienica miejska, tak zwany domek kata. Więc przez Bramę Krakowską przechodzono, w tym momencie tam czasami wykonywano karę chłosty, tam czasami też przybijano różne części ciała, chociażby uszy, czy nawet wyroki sądowe. W wieży krakowskiej znajdował się też dawniej areszt, więzienie, tylko dokładnie nie wiemy, czy w podziemiach, czy na parterze gdzieś, czy na pierwszym piętrze. Miejsce, w którym przetrzymywano więźniów, to była też wieża Wójtowska, mniej więcej Lubartowska 3. Dalej mamy też wieże związane z katem, wieżę mistrzowską i katowską, ale o tym jeszcze w innym przewodniku będzie więcej. My idziemy od strony Bramy Krakowskiej, idziemy w stronę archiwum. W archiwum wspominam o księgach miejskich, o księgach kryminalnych. To też bardzo ciekawe dokumenty, które związane są właśnie z Lublinem. Zachowało się 5 ksiąg, tak zwanych ksiąg złoczyńców, w których zapisywano najcięższe zbrodnie. Czyli właśnie świętokradztwa, podpalenia, zabójstwa, napady na drogach, czary. Takich ksiąg Rzeczpospolitej nie zachowało się wiele. Dobrze wydane są księgi krakowskie. Można do nich sięgnąć, jeżeli ktoś takie procesy o czary... Właściwie tam, może nie, tam nie ma procesów o czary akurat w tamtych księgach za dużo. Tam jest bardziej o innych zbrodniach. Ale jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to polecam. Księgi złoczyńców, właściwie lubelskie, zostały wydane w formie takiego streszczenia, może nie streszczenia, jedna książka na temat tych procesów o czary, przepraszam, tych ksiąg złoczyńców została wydana. To była księga Józefa Kusa, właśnie Księgi Złoczyńców. Można ją jeszcze w bibliotece namierzyć. Tam mniej więcej omówione są też procesy o czary, ale też parę innych zbrodni i ogólnie działalności kata w dawnym Lublinie. My idziemy od strony katedry przez ulicę prezydenta Teodora Gurella, który był aptekarzem między innymi. Stamtąd w stronę Trybunału. Z Trybunału udajemy się właśnie koło Muzeum Apteki. Warto do niego zajrzeć też. Ma bardzo ciekawą ekspozycję, jeżeli chodzi o dawne szkło aptekarskie, całe wyposażenie. No i właśnie ten jeden z ówczesnych poradników medycznych, właśnie jest to taki poradnik medyczno-weterynaryjno-gospodarczy w formie rękopisu. Naprawdę ciekawe przepisy tam w nim się znajdują. Warto to kiedyś było wydać, polecam. Stamtąd udajemy się na plac po Farze, gdzie opowiadam o pławieniu czarownic, bo z placu po Farze mamy widok na dawne stawy królewskie, Wielki Staw Królewski, i to jest właśnie dobre miejsce, żeby o tym pławieniu czarownic opowiedzieć. O co chodziło? Osoby podejrzewane o czary wrzucano do wody, jeżeli utrzymywały się na powierzchni, to znaczy, że były winne, jeżeli tonęły, to znaczy, że były niewinne. Oczywiście te tonące wyciągano z wody, zanim utonęły, przeważnie, a osoby, które utrzymywały się na powierzchni, potem poddawano torturom, przesłuchiwano. Czasami osoby, które oskarżano o czary, same chciały poddać się próbie wody, bo wierzyły, że ta próba ukaże ich niewinność. Niestety tak się nie działo, przynajmniej nie zawsze. Tutaj, dlaczego osoby nie tonęły zanurzone w wodzie, są różne teorie, począwszy od takiej, że sznurek, na którym były wrzucane do wody, był za krótki, przez kata mocno trzymany, albo suknie, w których były ubrane, wolno nasiąkały wodą, albo pozycja, w której były wiązane, utrudniała zanurzenie się, więc tych możliwości było naprawdę wiele. Prawdopodobnie z tych dokumentów, które ja przeglądałam, wychodzi, że osoby wrzucane do wody były ubierane w takie koszule po prostu, czyli ta teoria o sukniach jest tutaj akurat
niewiarygodna, przynajmniej w tym wypadku. Ale jak to było w każdej miejscowości, no ciężko powiedzieć. Więc o pławieniu tutaj też przy Placu Pofarze opowiadam. W przewodniku jest o tym cały rozdział, bo w lubelskich aktach też taka sprawa pławienia jest. Akurat nie z Lublina, tylko z okolic urzędowa, ale też właśnie w lubelskich aktach zanotowano. Dalej przechodzimy przez ulicę Grodzką. Tutaj znowu Kraszewski nam się pojawia, kamienica, w której Kraszewski przez 2 lata mieszkał. I wątki dotyczące czarownic czy magii właśnie z pracy Kraszewskiego i innych twórców. Dalej mamy Stare Miasto, właściwie część należącą, część Podzamcza, część należącą do gminy żydowskiej i tutaj też trochę o tej magii żydowskiej będzie, chociażby o kabale, o której warto wspomnieć, bo w Lublinie właśnie w XVII wieku ukazał się jeden z podstawowych tekstów kabały, Księga Zohar. I mamy też Widzącego z Lublina, też kolejna osoba, która w jakiś sposób nam się tutaj z tymi różnymi mocami wiąże. No i wreszcie mamy zamek. Zamek, znowu wracamy do tych władców, którzy interesowali się magią. Tutaj akurat Tomasz Pietrasiewicz z Bramy Grodzkiej wspominał o tym, że na zamku prawdopodobnie te anioły, które znajdują się w kaplicy Świętej Trójcy, być może dlatego tam się znalazły, że Jagiełło interesował się właśnie krystalomancją, w której potrzebne były modlitwy do aniołów, żeby ten rodzaj magii zadziałał. Krystalomancja, czyli wróżenie z kryształu. Na dworze Jagiełły działał słynny mag czeski Henryk, który właśnie w tym się specjalizował. Zresztą mamy tutaj też do czynienia z odnalezionym w XIX wieku w Wielkiej Brytanii takim modlitewnikiem, zwanym modlitewnikiem Władysława. Niektórzy przypisują ten modlitewnik do syna Jagiełły, do Warneńczyka, ale ponieważ on był młodym władcą i dość krótko rządził, być może został cały modlitewnik sporządzony dla jego ojca. I w tym modlitewniku właśnie mamy odwołania do aniołów, do archaniołów, właśnie po to, żeby jakieś wizje w krysztale wywołać. Bardzo ciekawa sprawa, też polecam różne teksty dotyczące magii, alchemii, czy tutaj bardziej krystalomancji, chociażby prace Bugaja czy Chubickiego. Takich wątków naprawdę dużo udało się tutaj odnaleźć. Więc jednym słowem zachęcam po prostu do przejścia szlaku, do przeczytania przewodnika. Na koniec, tak jak na poprzednim spotkaniu, chciałabym jeszcze opowiedzieć o innych pracach dotyczących naszego tematu. Dzisiaj zwrócę uwagę na dwie. Pierwsza to jest książka Mony Czolet, Czarownice. Tutaj autorka zwraca uwagę na rolę kobiety. Przez lata na postrzeganie kobiety, na to, jak traktowano osoby starsze, jak nadal się traktuje osoby starsze, albo kobiety bezdzietne. Więc to jest taki bardzo ciekawy, bardziej tutaj psychologiczny, bym powiedziała, wymiar tych oskarżeń o czary, nie tylko oskarżeń o czary, czy bardziej psychologii kobiety. Z takich ciekawostek jedną tylko tutaj przytoczę. Mianowicie, pierwszą feministką, która wydobyła z ukrycia historię czarownic i sama przyjęła to miano, była Amerykanka Matilda Joslyn Gage, walcząca o prawa wyborcze dla kobiet, prawa dla rdzennej ludności oraz odniesienie niewolnictwa. Przy czym ją samą skazano za udzielanie pomocy w ucieczce niewolnikom. Stanowiła ona inspirację dla postaci Glindy z powieści Czarnoksiężnik z Krainy Oz, napisanej przez Jama Franka Bauma, którego była teściową. Adaptując tę książkę na potrzeby filmu w roku 1939, Victor Fleming stworzył postać pierwszej dobrej czarownicy w dziejach kultury popularnej. To mnie bardzo zaintrygowało, ten fragment właśnie. Ale zresztą takich ciekawostek tutaj jest dużo więcej. Zresztą
też książka była dość dobrze omawiana, wywiady z autorką też w polskiej prasie się pojawiały. Inną ciekawą książką, którą dzisiaj polecam, jest książka Christian Slee, właśnie przewodnik Tropem Czarownic, Polowanie na wiedźmę. Jest to przewodnik po Europie, po miejscach związanych z czarownicami. Z procesami o czary, z oskarżeniami, z osobami, które autorce udało się odnaleźć. Nie jest może za bardzo dokładny, bardziej taka podróż sentymentalna, taka próba wczucia się w te osoby oskarżane, w te osoby, które przechodziły przez te procesy. Pojawia się też tutaj wątek Joanny d'Arc, co akurat powiedzmy troszeczkę jest dzisiaj przez historyków postrzegane jako mniej związane z czarownicami, bo ostatecznie nie została za czary skazana, ale przez długie lata ten wątek przy Joannie d'Arc się pojawiał. Niestety po Polsce pani Sola nie jeździła, ale była w Wielkiej Brytanii, była we Włoszech, w Niemczech, więc te miejscowości różne tutaj są omówione, łącznie nawet czasami z podaniem, w którym miejscu się zatrzymywała, czy co dokładnie, które muzeum oglądała. Warto by było zrobić coś takiego po Polsce? Jeżeli tak, jeżeli są chętni do czytania takiej pracy, to proszę dawać znać, bo parę miejsc w Polsce już odkryłam, które właśnie z czarownicami są związane i o których warto by było napisać. Jeżeli ktoś chce, mogę to zrobić, jak będę miała czas, chętnie napiszę. Chyba, że ktoś inny jest chętny, to wtedy pomogę. Proszę Państwa, na dzisiaj kończę. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jakieś uwagi, zapraszamy do komentowania filmiku. Albo pod filmikiem bezpośrednio, albo proszę pisać do księgarni Między Słowami lub na mój blog, profil Nie Tylko Czarownice. Pytania wszelkie, które od Państwa otrzymamy, na ostatnim spotkaniu zostaną omówione, a na kolejnym przedstawię kolejny szlak, tym razem czarty i duchy. Czyli będzie bardziej legendarnie, bardziej historie zmyślone, już nie oparte na faktach. Zapraszam Państwa do księgarni, księgarnia Między Słowami przy ulicy Rybnej. Zachęcam, kawa, herbata, dobre książki do wyboru. Zapraszam.